Witam wszystkich w naszym kolejnym spotkaniu. Gdy są wszyscy, chyba możemy zaczynać. Jak pamiętacie, ostatnio prosiłem Was, abyście napisały swoje refleksje, wspomnienia na temat jakże trudnego dla Was tematu, w którym braliście narkotyki. Może ktoś chciałby zacząć? Napisałam tak. Weszliśmy do pewnego mieszkania. Wszystko tutaj było nieokreślone. Wszystko, czemu się przyglądałam. Trochę zaczęłam się bać, ale weszłam dalej. Do pokoju. Byli tam inni, podobni do moich nowych kolegów. Dziewczyny też byli. Wszyscy podobnie ubrani, chociaż każdy inaczej. Filip powiedział im, że jestem nowy. Jakaś dziewczyna wstała i zawiesiła mi na szyi ślub przeźroczystych kolalików. Zrozumiałam, że zostałam przyjęta do wybrania, chociaż jeszcze nie wiedziałam, kim są. Na stoliku założyłam kilka strzykawek i jakieś pudełka. Filip wyjął z jednego ampułki i naciągnął płyn do strzykawki. Wziął moją rękę i wyjął rękę. Bałam się bardzo, ale ciekawość była silniejsza. Pierwsza komunia. Słyszałam czyjś głos i śmiech. Poczułam ukłucie i wlewanie płynu do krwi. Po chwili wszystko się zmieniło. Było mi tak dobrze. Ci ludzie byli wspaniali. Nie martwiłam się szkołą, domem. Chciałam zostać tutaj z nimi na zawsze. Nie wiem, jak długo to trwało. Zaczęłam pasować. Był to wspaniały pulsem. Wszystko straciło znaczenie. Liczył się tylko mój stan. W szpitalu doprowadzano mnie do stanu pozornej używalności.
Wypisywałam się na własne żądanie. Na przykład o 4 rano. Doktor O ze szpitala imienia Mickiewicza w moim mieście czynił wiele, by mnie ratować, za co mu jestem bardzo wdzięczna. Nie mógł jedynie ocenić mego stanu psychicznego, jak to się fachowo nazywa. Ja po prostu cały czas nie kontaktowałam, bo byłam w delirce, a otoczenie odbierało mnie jako osobę wiedzącą, co czyni. Nic nie pamiętam. To były 4 doby horroru. Wcześniej byłam w podobnym stanie, kiedy po grochach i budzie wędrowałam 2 doby po mieście, nie mając żadnej świadomości. Mogłam zostać skrzywdzona, ja mogłam skrzywdzić. Mogłoby mnie już tu nie być. Z opowiadań salowej kilka dni później dowiedziałam się, że półnaga tańczyłam z kroplówką na odcinku męskim. Ile czasu trzeba, by sobie wybaczyć? Proszę, a to jeszcze ja? Chciałabym coś powiedzieć. Spotkałam starego znajomego ćpuna. Spojrzał na mnie i powiedział: Baśka! Baśka, ratuj się! Jeszcze możesz! Baśka! Rzuć to kurestwo! Patrzyłam na niego niewidzącymi oczami i nie miałam ochoty powiedzieć mu to samo. Nigdy już nie poszliśmy razem do dostawcy kontaktowego. Przed 14 byłam dzieckiem. Naprawdę. Chodziłam do szkoły, zbierałam piątki i słuchałam nauczycieli. Potem okazało się, że nie warto słuchać dorosłych. Chcieli się wpieprzyć w mój życiorys. Idioci. Nie umieli się ze mną porozumieć. A przecież codziennie krzyczałam o pomoc. Ale oni wtedy byli głusi i ślepi. Teraz kończymy się razem. Oni ze starości, ja z młodości. Jestem młoda i muszę odejść. Iść daleko, donikąd. Mijam delikatne, morfinowe słupki. Podejmę nowe drogowskazy. Dojdę tam sama w wielkiej, dojrzałej świadomości. Tak jak każdy z nas. Spotkam się z Filipem. Filipie, ty robiłeś mi pierwszy zastrzyk, wierzyłam, że dajesz mi szczęście. Ale ty już wiedziałeś, że mnie zabijasz. I cieszyłeś się, że kiedyś nie będziesz umierać sam. Bardzo się zmieniłam. Nie umiem już kontrolować swoich zachowań. Coraz bardziej zamykam się w sobie. Właściwie to już z nikim nie rozmawiam. Nie daję sobie żadnej szansy. Niszczę się systematycznie. Obsesja śmierci? Może. Nie umiem już się zatrzymać. Umarłam za życia. Automat bez woli, uczuć. Zadanie numer 1 – stoić na topy. Numer 2 – władować w żyły. Numer 3 – przegrałam. Chyba nigdy nie byłam na drodze wygranej. Czy umiem zmienić swoje życie? Chciałabym tego sama dokonać. Nie chcę być znowu ciekawym przypadkiem, beznadziejnym przypadkiem rokującym poprawę. Przypadkiem w ogóle. Nie chcę być czubkiem, psychotropkiem, stukniętą wariatką. Nie chcę być normalną w waszym nienormalnym świecie. Więc mam odejść? Nie. Jeszcze nie teraz. Trzymam się na uboczu. Boże, przecież tak nie można żyć. Wyszłam z ideału w błoto. Wolność była tylko mitem. Po co to wszystko ciągnąć? Życie jest nam dane. Mamy żyć dla samego życia, dla cierpienia. Śmierć ma zakończyć nasze cierpienie, więc dlaczego tak się jej boimy? Jesteśmy niczym, a ciągle wmawiamy sobie, że jesteśmy kimś. Płakałam. Chyba nad sobą. Ogarnął mnie tak wielki smutek po czymś utraconym. Zniszczyłam samą siebie. Byłam dla siebie okrutna i bezwzględna. Nigdy nie dawałam sobie żadnej szansy. Dlaczego tak się stało? Czy jeszcze potrafię coś dla siebie zrobić? Boję się siebie. To nasze życie od zastrzyku do zastrzyku jest tak okrutnie bezsensowne. Tak chciałam zaćpać się, by nie czuć bólu w siebie, nic nie czuć. Trzeba wstać i szukać towaru. Trzeba wstać. Chcę. Potrzebuję ćpania. Tęsknię za ćpaniem jak za kimś bliskim, mimo że wiem, że to samo zło. Tak nie można. Wiem, że tak nie można. Ale jak znieść ten cholerny ból siebie? Jestem całkowicie rozwalona. Musiałabym pozbierać się po kawałku, dopasować się po kolei. Ale nie potrafię wyjść z błędu do koła.
Chyba nie ma stąd wyjścia. Dziękuję wam bardzo. Powiedziałam jeszcze.